swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Jest to jedna z największych tajemnic naszej wiary, bo wyznajemy, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Myślę, że rozum ludzki jest tutaj zbyt mały, by mógł przeniknąć to wielkie misterium, tę wielką tajemnicę Boga. Ale tak wierzymy, bo tak nam objawił Jezus Chrystus. Tak nam objawił Ten, który stąpił z nieba, który stąpił od Ojca i który po swoim niebowstąpieniu od Ojca posłał Ducha Świętego. Posłał Ducha Świętego na Kościół. A dzisiaj tego samego Ducha Świętego pośmy na tę młodzież, która tutaj się zgromadziła, która została przygotowana, aby przyjąć dary Ducha Świętego. Słyszeliśmy dzisiaj w czytaniach mszalnych pozdrowienie, które skierował święty Paweł Apostoł do Koryntian. W tym pozdrowieniu apostoł zawarł takie słowa: łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. A więc jest to pozdrowienie na wskroś, możemy powiedzieć, trynitarne. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. Łaskę, którą Jezus wysłużył nam przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Łaska, z którą On nieustannie przychodzi do każdego z nas, zwłaszcza w sakramentach świętych. Dalej apostoł przekazuje miłość Boga, bo Bóg jest miłością, bo Jezus, jak słyszymy w Ewangelii dzisiejszej, mówi Nikodemowi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. A Pan Jezus powiedział, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dodaje jeszcze dar jedności w Duchu Świętym. Tak, jakże potrzebny jest nam także ten dar
jedności. Nie takiej zewnętrznej, pozornej, ale tej jedności, która wypływa z miłości Boga. Tej jedności, która budowana jest w Duchu Świętym. Jakże potrzebna jest ta jedność w świecie, w którym żyjemy, żeby człowiek nie występował przeciwko człowiekowi, naród przeciwko narodowi. Jakże potrzebna jest owa jedność w Duchu Świętym, by także w naszej ojczyźnie wspólnie budować, a nie dzielić, nie występować przeciwko drugiemu. Jakże potrzebna jest ta jedność w Duchu Świętym w naszych rodzinach, w naszych domach, ale także potrzebujemy tej jedności w sobie, żebyśmy zachowali tę jedność i z Bogiem, i z innymi ludźmi, którzy żyją wokół nas. Jezus Chrystus, jak pisze święty Paweł w liście do Efezjan, jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. Na tym też polega jedność, którą przynosi Bóg człowiekowi, że burzymy rozdzielające mury, mury wrogości, które dzielą narody, które dzielą ludzi. Chodzi o to, aby zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Pokój, który znowu rodzi się w sercu człowieka, przede wszystkim z tej głębokiej więzi, którą nosimy w swoim sercu i którą zawiązujemy z Panem Bogiem. Jeżeli mamy tę głęboką więź z Bogiem, to również rodzi się jedność i pokój w tych naszych wzajemnych odniesieniach i relacjach. Chodzi także o tę jedność, o której pisze święty Paweł, do której powinniśmy dojść wszyscy razem do jedności wiary. Chodzi także o tę jedność wiary. Wiary w Boga Trójjedynego. Wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wiary w to wszystko, co Jezus nam objawił. Wiary, która polega nie tylko na takiej intelektualnej świadomości, w co powinniśmy wierzyć. Ale trzeba dojść do jedności wiary, która wyraża się w naszym codziennym życiu, w naszym codziennym postępowaniu. Bo wiara to nie jest tylko jakaś teoria, ale to jest przede wszystkim nasze chrześcijańskie życie. Dlatego trzeba nam starać się o to, aby ta jedność w wierze wyrażała się także w naszym wspólnym wyznawaniu wiary poprzez nasze codzienne życie, które wyraża się też w modlitwie, w życiu sakramentalnym, w niedzielnej Eucharystii. Ale ta jedność w wierze wyraża się także tych wzajemnych, ciepłych, dobrych, serdecznych, pełnych miłości, wzajemnych odniesieniach. Jesteśmy też zachęceni przez apostoła do tego, aby, jeżeli to możliwe i od nas to zależy, żyć w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Bo żyć w zgodzie to żyć właśnie w jedności. I na tym polega też mądrość. Mądrość, która z góry zstępuje, która jest czysta, która jest skłonna do zgody, do jedności, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. I moi drodzy, takiej postawy przyjmowania łaski Jezusa Chrystusa, napełniania się Bożą miłością
miłością, która objawiła się w Jezusie Chrystusie, ale także życia w jedności, wzajemnej zgodzie, uczymy się w Kościele Chrystusowym. Bo Kościół Chrystusowy to w pierwszej kolejności jest wspólnota. Wspólnota, którą tworzą ludzie ochrzczeni. Ludzie, którzy wierzą i tą swoją wiarę wyrażają także codziennym życiem. Ale także tę wspólnotę Kościoła tworzymy poprzez właśnie uczestnictwo w życiu sakramentalnym. Bo tak tę wspólnotę możemy i powinniśmy budować. Ale żeby wspólnota mogła się spotykać, żeby mogła budować swoją miłość, swoją jedność, zgodę, żeby można było przyjmować Boże dary i łaski, potrzebujemy także Kościoła w sensie materialnym, tak jak ta świątynia, gdzie będziemy mogli się gromadzić. Jakże dziękujemy się Panu Bogu za dar tego Kościoła, tej świątyni, która została przez naszych poprzedników, którzy mieszkali, zniesiona w tym miejscu 300 lat temu. Jest to wielka łaska, wielkie wyróżnienie. Mieć pośród siebie Kościół, mówimy inaczej także Dom Boży. Kościół, którym jest tabernakulum, którym jest Jezus Chrystus. Ten, który objawia nam Ojca, który przychodzi właśnie z darem pokoju, miłości, jedności. Czy potrafimy sobie też uświadomić, jaką rolę w naszym życiu odgrywa świątynia, w której przyjmujemy sakramenty święte, począwszy od sakramentu chrztu. Moi drodzy, zawsze pamiętajmy o swojej świątyni, o tym, że jest tutaj miejsce, w którym jest Jezus Chrystus żywy i prawdziwy, obecny dla nas. I zawsze możemy tutaj przyjść i odwiedzić Go. I możemy przyjść na modlitwie z Nim porozmawiać. Możemy przyjść i otworzyć przed Nim swoje umysły i swoje serca. Jakże zatem jest to miejsce dla nas ważne i cenne. Dlatego powinniśmy także o to miejsce zadbać. Tak jak dbamy o swoje domy, o swoje mieszkania. Staramy się, żeby tam było pięknie, żeby wszyscy się dobrze jakoś czuli w naszym domu, w naszym mieszkaniu. Tak samo powinniśmy zadbać o ten Boży dom, aby on był zawsze godnym mieszkaniem Boga. Dziękujemy wszystkim, którzy tę świątynię wybudowali, którzy ją ufundowali. Modlimy się także za nich, o miłosierdzie dla nich, o wieczne życie. Modlimy się za wszystkich, którzy przez wieki w tej świątyni się gromadzili, by oddawać cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej. Modlimy się także i za tę wspólnotę, która dzisiaj gromadzi się w tej świątyni. Moi drodzy, modlimy się także za wszystkich duszpasterzy, którzy tutaj w imię Chrystusa sprawowali sakramenty święte, głosili Słowo Boże, którzy uświęcali tę wspólnotę, która tutaj przez lata, przez te pokolenia mieszkała. Dlatego jesteśmy także wdzięczni Panu Bogu, że dawał nam kapłanów, którzy mogli nam służyć, przynosić Bożą łaskę, Bożą miłość, przynosić dar jedności i pokoju. Dzisiaj w tej świątyni będziemy także świadkami udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży, która do tego sakramentu się przygotowała. Ale zanim młodzież przyjmie sakrament bierzmowania, tak przewiduje obrzęd, młodzież musi wyznać swoją wiarę, musi wyrzec się zła, musi wyznać to, że wierzy,
wierzy w Boga Trójjedynego, wierzy w Ojca, Syna i Ducha Świętego, wierzy w to wszystko, co Jezus objawił, co zostało zapisane na kartach Pisma Świętego, bo przecież w tej wierze zostali ochrzczeni, w tej wierze przystąpili do pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii świętej, a dzisiaj w tej wierze przystąpią do sakramentu bierzmowania. Więc potrzeba, żeby jasno zadeklarowali się, że są osobami wierzącymi, bo sakramenty są skuteczne w życiu człowieka wierzącego, który wierzy w Bożą moc, że w sakramentach świętych otrzymuje łaskę Bożą. Trzeba wierzyć, że w sakramencie bierzmowania wstępuje na nas Duch Święty ze swoimi siedmiorakimi darami. I trzeba, żebyście to młodzi wyznali wobec zgromadzonej tutaj wspólnoty Kościoła. Ale trzeba też, żebyście wychodząc z tej świątyni stali się odważnymi świadkami wiary. Nie lękali się przyznawania do Chrystusa, do Kościoła. Żebyście także tę wiarę, którą tutaj wyznacie za chwilę, potwierdzali swoim życiem poprzez codzienną modlitwę, poprzez także niedzielną Eucharystię, poprzez częste przystępowanie do sakramentów świętych, poprzez częstą spowiedź, komunię świętą, poprzez świadectwo miłości składane i w waszych domach, i wszędzie tam, gdzie Pan Bóg was stawia. Kiedy będziecie przystępować tutaj do ołtarza, by przyjąć sakrament bierzmowania, podejdźcie też w takim wewnętrznym skupieniu, tej świadomości, co ma się za chwilę dokonać, że ma na mnie stąpić Duch Święty ze swoimi siedmiorakimi darami, ma odnowić moje życie, ale może się to dokonać tylko wówczas, kiedy ja rzeczywiście czystym, otwartym sercem zaproszę Ducha Świętego do mojego życia. Jesteśmy z wami, ogarniamy was naszą modlitwą, byście dali się Duchowi Świętemu poprzez życie poprowadzić.